Witam, witam, jestem Katarzyna Simlisz-Dowbor. Dawno nie było waszej nowej Hawiry, ale to nie była moja wina. Tylko Juliksz. Co? To nieprawda, byłaś na wakacjach w Albanii. Nieprawda. Jak to nie? Mam tu wszystkie twoje zdjęcia z plaży, które wstawiałaś na towarzyskiego króliczka. Typiaro! Co ty gadasz w ogóle, typiaro? Mogę je pokazać tu i teraz i... Produkcja, wyciszcie ją. Ej, nie! Przestań! Dobra. I tak teraz można pracować. Dziś zajmiemy się kolejną potrzebującą rodziną. Będzie to rodzina z Kempa. Mają piesu. Fajny ten piesu. Zapraszam do oglądania. I zostawcie Julce suba, to przestanie mi marudzić i będzie miała dla mnie hajs na więcej odcinków ze mną. I na moje wakacje. Witamy. Jesteśmy rodzina z Kempa. Nazywam się Helena, a to mój syn Andrzej. Miałam męża Andrzeja. Andrzeja? Syn Andrzej i mąż Andrzej? Tak. Bo mój eks chciał mieć syna i żeby tak samo się nazywali. A jak wołałaś ich, to kto zawsze przychodził? Ale to nie jest cel tej budowy domu, to jest nieistotne. Chcesz ten remont? Tak. To powiedz, kto przychodził pierwszy? Andrzej Junior. Serio? No twój mąż to ewidentny red flag. No wiem, chamsko. Przechodzimy dalej? Już. Bawić się nie umiesz. Chciałam być idealna, dlatego zrobiłam masę operacji plastycznych. Zrobiłam barki, kolana, uda, nerki. Nerki? Przecież mieliśmy nie pytać. Tak, ale nerki? Operacja plastyczna nerek? Tak, nie podobał mi się jej kształt. Była taka dziwna. Dobra. Nie wnikam. Przez to wszystko straciłam wszystkie swoje simoleony, a Andrzej mnie rzucił, bo wydawałam za dużo hajsu. Ale zostawił cię syn czy mąż? No właśnie, ja też się pogubiłam. Andrzej, mój mąż. Andrzej Junior jest tutaj. Siema. I wszystko jasne. Nie miałam nic, domu, jedzenia, a nasz pies Celinka była smutna. To było oczko w głowie mojego męża, Andrzeja, a ją też zostawił. Znalazłam pobliską melinę. Ja to tak nazywam. Mamy tu kibel, stodoły, drzewa, przez co jesteśmy incognito. No ale ma pani dom. Katarzyna! No co, ma chatę. Ja specjalnie z Majorki przyjechałam. Tak, mam dom, ale najgorsze jeszcze przed nami. Wybuchł nam kibel. Wybuchł wam kibel? Tak, to było straszne. Wszędzie brudno, ktoś podłożył jakiś ładunek wybuchowy czy fajerwerki i się rozwalił. O Boże, to straszne. Julka, głodna jestem, niech Majka przyniesie mi frytki. Dlatego proszę was, pomóżcie mi i Andrzejowi. Któremu Andrzejowi? Mojemu synkowi. Kocham go nad życie, a Celinka. Chcę zobaczyć jej uśmiech. Dobra, podjęłam decyzję. Te frytki są za słone. Co? O, dobra, nadal tu jesteś. Tak, wybudujemy wam ten dom. Dziękuję. Naprawdę się cieszę. Dziękuję ci bardzo. Spoko, a wolisz dom w jakim stylu? Jakieś sugestie? Uwielbiam drewniane budowle. Starszy, tradycyjny klimat domu to jest to, co uwielbiam. W środku, ciepłe kolory, przytulne pomieszczenie. Nie proszę o zbyt wiele, aby tylko poczuć się lepiej. Czekaj, nie słuchałam. Anetka, przygotuj plany na nowoczesny dom z ciemnym wnętrzem. Robimy jacuzzi i taras na balkonie. Przygotuj wszystko na zniwelowanie działki, równamy ten teren z ziemią. No, buźka. Frytki dobre. Dobra, przechodzimy do budowy. Tak jak wspominaliśmy, Anetka przygotowała nam projekt domu w bardzo nowoczesnym stylu. Wszystko będzie w chłodnych kolorach. Zaczynamy od zburzenia całej działki, zniwelowania całej działki. Usuniemy drzewa, stodołę i wybuchający kibel. Nie wiem, co tu robił traktor, ale co kto lubi. Dom ma na oko około 180 m². Standardowo stawiamy ściany. Będą to ściany gipsowe, także jak zawieje, to cały dom też zwieje. Nie no, żartuję, stawiamy dom ceglany. Taras będzie pokryty wspaniałą zielenią, obramówka szklana, trochę wysoka, żeby nie wypaść. Nikt by nie chciał wypaść, tak tylko mówię. Jak to się nazywa? Ganek. Ganek nie jest duży, jest standardowych wymiarów. Obok mamy kolumny z taką imitacją kamieni, bardzo ładnie to wygląda, daje takiej trójwymiarowości całemu budynkowi. Dach oczywiście w kolorze gwiezdnej czerni, mamy chodnik w postaci białych kafelków oraz stawiamy
drzwi. Robimy również taki mini ogródek przy wejściu. Stawiamy takie małe iglaki, jakieś później większe kwiaty kolorowe, pokazać taką różnorodność. Malujemy ściany, dom będzie kontrastowy, czarno-biały, duża nowoczesność, moi państwo. Stawiamy okna, żeby tak rozświetlić całe właśnie pomieszczenie przez promienie słoneczne. Drzwi tarasowe też muszą być. Robię również trzy wyjścia. Jedno główne, drugie boczne i trzecie tylne. Tylne będzie wyjściem na ogród z jacuzzi, natomiast boczne jest takie stricte, żeby sobie przejść z korytarza właśnie na ogród. Po bokach również dajemy kwiaty, zagospodaruje to nam trochę przestrzeń. Schody na górę będą podświetlane, bardzo mi się podobają takie podświetlane schody, komponują się idealnie właśnie w nasz nowoczesny styl domu. Tworzę ściany działowe, tworzę również taką mini garderobę, w której będą jakieś graty, na przykład rzeczy na strych, albo jakieś kartony nierozpakowane, rzeczy, które na co dzień nam są po prostu niepotrzebne. Korytarz jest bardzo przestronny, mamy wieszak na ubrania, miejsce na położenie parasoli oraz półkę na buty. Stawiam również podświetlane lustro, żeby przejrzeć się przed wyjściem. Daję również termostat, tak jak mówiłam, dom jest bardzo nowoczesny, mamy również wideofon, bardzo szybki internet i bardzo dużo elektroniki. Salon stawiamy na ciemniejsze kolory, bo taki dostaliśmy plan od naszej pani Anety. Telewizor, a pod nim konsola do gier naszego sponsora konsole.pl. Bardzo wygodne kanapy od kanapy.pl oraz postawiliśmy piękny, puchaty dywanik, LEDy na samej górze. Jest to bardzo fajne oświetlenie oraz LEDy możemy oczywiście później zmienić na jakiś inny kolor, na przykład pomarańczowy albo czerwony. A nad sofami piękny obraz naszego malarza simowego Bartka. Na korytarzu tradycyjnie komody oraz kogut wiesiek, moi państwo. Łazienka bardzo w prostym stylu, mamy prysznic połączony z wanną. Sedesy.pl. Jest zachowany kontrast bieli i czerni, piękny zlew, ceramika. No co tu więcej się rozgadywać na ten temat. Wspaniała toaleta, z której można korzystać z ogromną przyjemnością. Kuchnia również nowoczesna, mamy wspaniały piekarnik, mamy wielką lodówkę, w której pomieści się bardzo dużo dobrego jedzenia, na przykład jakieś kotlety mielone stworzone przez naszą główną bohaterkę Helenę. Mamy również sokowirówkę od naszego sponsora sokowirówki wiewiórki.pl. Kosz pod blatem. Niestety nie możemy postawić kosza pod zlewem. Takie są wytyczne niestety pani Katarzyny Simisz-Dowbor. Blaty idealnie komponują się z naszym nowoczesnym stylem, który chcemy zachować. Są bardzo, ale to bardzo delikatne w dotyku. Jest to prawdopodobnie jakiś kamień. Robię również wyspę, gdzie będzie można usadowić dwie osoby, czyli Helenę i Andrzeja. Będą chcieli sobie zjeść więcej osób, to sobie postawią stół. My wszystkiego robić nie będziemy. Teraz przechodzimy do pralni, gdzie będzie stała pralka oraz suszarka. I to tyle, nic nie ma ciekawego więcej w suszarni. Przechodzimy do sypialni pani Heleny. Helena sama stwierdziła, że niczego więcej do szczęścia nie potrzebuje, także sypialnia jest ciasna, ale własna. Jak my to mówimy z panią Kasią. Mam wielkie, ale to wielkie przestronne łóżko, bardzo wygodne, od naszego sponsora materace.pl. Wszystko zachowane w kolorach szarości, czerni. Nad łóżkiem stawiamy półkę, na której będą znajdować się wszelakie rośliny. Dajemy półkę na książki, żeby edukować się z każdym dniem, znaleźć w sobie nową pasję oraz sztalugę, żeby rozwijać swoje umiejętności artystyczne. Przechodzimy na taras. Na tarasie oczywiście znajdują się dwa leżaki. Stawiamy również stolik z parasolem oraz grill, żeby posiedzieć oczywiście z zaproszonymi znajomymi. Przechodzimy do ogrodu, będzie on w stylu minimalistycznym. Mamy płytki w kolorze szarości, bieli oraz rośliny przydzielone takim niskim płotem. Natomiast za wysokim ogrodzeniem stawiamy jacuzzi, żeby nikt nas nie podglądał. I oczywiście przechodzimy na sam koniec do pokoju Andrzeja. Toaleta z czarnym sedesem. Nie widać zabrudzeń, taki protip ode mnie, bardzo ładne ozdoby. No kurczę, ja bym chciała sama mieć taki kibel. No co tu więcej się o kiblu rozgadywać? Wspaniałe pomieszczenie, bardzo przydatne, powszechne. Garderoba z ubraniami również nam się przyda. Nie zrobimy pokoju z łóżkiem w wyścigówkę, po prostu zrobimy taki pokój uniwersalny, żeby ten pokój po prostu dorastał z nim. Również postawiliśmy na ciemniejsze kolory i wtapiają się w cały styl naszego wnętrza. Mamy wielkie łóżko oraz
szare obrazy nad nim. Tworzymy również biurko ze wspaniałym komputerem, a obok niego usadowił się wspaniały plakat z ulubionymi grami naszego Andrzeja, wygodny fotel, ergonomiczny, a przy drugiej stronie łóżka tworzymy telewizor z konsolą do gier, żeby sobie przed spaniem na łóżku pograć na przykład w The Last of Us, albo dostawić sobie jakąś pufę i pograć sobie na przykład w Mario Karty. Dobrze, moi państwo, przechodzimy w takim razie do podsumowania. Przedstawiam wam waszą nową Chewyer. Jest ona w stylu mocno nowoczesnym. Technologia na wysokim poziomie. Pompa ciepła, wideofoń, szybkie Wi-Fi, ogród, jacuzzi i grill u Gawrona. Mamy też koguta wieśka i płytki z marmuru. Dom jest przytulny i jego wnętrze jest przestronne. Wszystko jest pod ręką. Książki, pralka, łazienka, kuchnia i komputer. Na którym jest informacja od partnera dzisiejszego odcinka, Julka, przedstaw ją nam. Instant Gaming, na której możecie kupić gry o wiele, wiele taniej. Na przykład Goat Simulator 3, na przykład symulator farmy. Czy wy to chcecie? Może będziecie chcieli, ale moją ulubioną rzeczą na tej stronie są promocje na The Sims 4. Na przykład dodatek 4 pory roku jest tańszy o ponad 50%, uniwersytet tak samo oraz Witaj w pracy. Możecie nawet tutaj kupić Robuxy, ale to jeszcze nic. Od 18 do 25 listopada trwa rozdanie, na którym będzie do wylosowania aż 26 super nagród. Na przykład Stream Deck, PlayStation 5, Nintendo Switch i wiele, wiele więcej. Osoby są wybierane losowo, natomiast od 25 do 28 listopada przypada Black Friday, gdzie będą jeszcze większe super promocje. Zapraszam was na stronę, linki są w opisie. Sama kupuję gry na Instant Gaming, ostatnio udało mi się dorwać The Quarry oraz dodatki do The Sims 4. Znam tę stronę, kupiłem tam Robuxy. Jest pięknie, ten dom to spełnienie moich marzeń. Mam jacuzzi, piękny ogród i mój pokój jest ciasny, ale własny. No to dobrze, że się podoba, bo musielibyśmy to zburzyć i cały materiał byłby do kosza i musiałaby pani ponieść koszty całej budowy. Co? Ha, 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 żartuję. Beka z ciebie. To był właśnie kolejny odcinek z waszej nowej Chewyery. 4000 łapek w górę i pojawi się kolejny odcinek. Ja lecę na Majork. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, więc to byłam ja. Widzimy się już w sobotę o 16 w kolejnym odcinku Grażynowa. Pozdrawiam. No dobra, Julka, zdzwonimy się. Lecę teraz na lotnisko i jazda. Elo, elo.